Pierwszy śnieg! Już nie sypie, ale i tak jest i radość jest duża. Siemanko. Siemanko! Witajcie na kanale Pirogi z Kimchi. W pierwszym w tym roku vlogmasku. I ona też przyszła podziwiać śniegu. Co to jest takie białe? Mleko? Jakieś dziwne. Życzę wam, żeby was też śnieg cieszył tak jak Sonu. Sonu, ale nie pada. Ten zimowy dzień, witam was w pierwszym vlogmasku. Dobrze sobie wybraliśmy dzień na nagrywanie. To jest pierwszy vlogmasek i mam nadzieję, że tych vlogmasków w tym roku będzie sporo. Chciałam uchwycić te trzy spadające płatki śniegu, ale nie widać. Na drzewach co prawda jeszcze trochę jesień, ale całkiem fajnie to wygląda. O, jak idealnie ktoś się przeprowadza w pierwszy śnieg. Fajnie tak się przeprowadzać w pierwszy śnieg, pewnie im to zostanie w pamięci. Nie romantyzuj, Wiola, pewnie im wszystkie kartony zamokną. W ogóle tyle się pozmieniało, tak długo nas nie było, tyle się zmieniło, że nawet nam zbudowali nowy przystanek autobusowy. Będzie miał klimatyzację i chyba ogrzewanie. Ale szkoda, bo nie jest taki ładny jak ten autobusik. I tyle z mojego romantyzowania, to jednak nie była przeprowadzka. Tylko jakiś dziwik. I coś tam robią. Chyba jakieś drzewo przesadzają. Matko, pada śnieguś. Śmutno to pada. Pozdrowionka z windy. Idziemy na ten śnieg. Jestem uzbrojona w parasol. Ktoś mi kiedyś pisał, że pierwszy raz widział ludzi z parasolkami na śniegu w moich filmikach, że w Korei tak chodzą, a w Polsce nie. No nie wiem, wydaje mi się, że jak mocno sypie, to i w Polsce się nosi parasolki na śniegu, ale dajcie znać. To jest, jak już mówiłam, vlogmasek. Jest trochę spontaniczny, bo ten śnieg nas zainspirował do nagrywania tego vlogmaska. Tak naprawdę to planowałam trochę później zacząć nagrywać, ale też myślę, że w tym roku vlogmaski będę przygotowywać z lekkim dwudniowym na przykład wyprzedzeniem, bo raczej się nie wyrobię, robiąc je w ten sam dzień, kiedy będą publikowane. Zastanawiam się, czy wy też się tak cieszycie z pierwszego śniegu jak ja? Bo ja bardzo. Chyba sobie buty źle złe ubrałam na tą pogodę. Ach, muszę wyciągnąć moje śniegowe laczki. Oczywiście typowa matka Polka. Sonu kurtkę zimową wyprałam, naszykowałam na dzisiaj. Mężowi też wyprałam, naszykowałam, chociaż on został w domu, bo śnieg. A sama będę biegać w polarku. Patrzcie, drzewo. Chyba przesadzają. A tak w ogóle. Niektórzy widzowie tego kanału, bardzo wam dziękuję, zauważyli i zdążyli pogratulować tego, że na kanale Pierogi z Kimchi zebrało się już 300 tysięcy subskrybentów. Część osób też pytała, jaki będzie odcinek specjalny na 300 tysięcy subskrybentów. Nie, wcale nie poczułam presji. I nie wiem, i w sumie nie doszłam do tego, jaki będzie odcinek specjalny, ale stwierdziłam, że może jako odcinek specjalny potraktujemy te wszystkie vlogmasy. W sensie, że po takiej długiej przerwie i w trudnych warunkach, bo naprawdę trudno się nagrywa z 5-miesięcznym dzieckiem, że mimo wszystko w tym roku vlogmasy będą. Pewnie nie będzie ich 24, ale mam nadzieję, że chociaż do 20 się zbliżymy. A tak w ogóle, to zaraz mi ręka odpadnie, bo trochę jednak zimno. Śnieg nad paryską bagietą. Na wszystkie subskrypcjowe jubileusze był jakiś taniec szczęścia. No i oczywiście teraz też jestem szczęśliwa, ale zasłużyliście na to, żebym już was nie katowała tymi swoimi tańcami. Patrząc po tym, jak jeżdżą, to chyba zima zaskoczyła koreańskich drogowców. Nieodśnieżone, nieposypane. Samochody też raczej nieodśnieżone. Panie, mandat pan dostaniesz za ten śnieg. Tylko zaśnieżona pani ogórcik! Ale super!
Na 300 tysięcy subskrybentów to powinien być odcinek. Zostałam panią Jogurcik na jeden dzień. Ale firma od pani Jogurcik nie chce się na to zgodzić. Niestety. Pytałam mailowo. Odpowiedzieli zdawkowo, że nie ma takiej możliwości. Mogłabym zostać panią Jogurcik naprawdę, ale musiałabym przejść kurs, wykupić licencję na wózeczek, no i potem pracować tyle, żeby mi się ta licencja zwróciła, więc może za parę lat. Uwaga, ciekawostki z tablicy ogłoszeń. Przyszłam sobie tutaj do lekarza. Znaczy jadę, który jest w budynku tym wielofunkcyjnym i jest tutaj nawet taki hagwon, czyli zajęcia pozaszkolne z K-popu. Można się nauczyć tańczyć i śpiewać K-popowo. Nawet jest za darmo jedna lekcja. Ciekawe, czy dorosłych też przyjmują. Matko, muszę wychodzić z windy. Wróciłam. Już jestem po badaniach. Wróciłam, możemy doczytać. Czy to jest też dla dorosłych? Nie jest napisane. A tu dalej śnieguś! Kocham śnieg. No, miałam nie tańczyć. Weszłam do paryskiej bagiety. Jaka tu szałowa muzyka pod tą paryską bagietą leci. Nawet jak ten vlogmasek będzie beznadziejny, to i tak będzie udany, bo jest śnieguś! Ale tam pana zasypało. Jestem o krok, i to mały krok, od położenia się na tym śniegu i robienia aniołka. Miałam nie robić cyrku, ale pogoda sprzyja. Dziękuję za 300 tysięcy subskrypcji. Teraz będę musiała suszyć telefon, bo mi zasypało. O, jednak się ktoś przeprowadza. Znowu pada. Mówię, znowu pada, bo od ostatniego ujęcia w tym filmiku minęły 2 dni. Typowe. Powiedziałam, że będę nagrywać vlogmasy z wyprzedzeniem, ale jednak ja muszę żyć na krawędzi i robić wszystko na ostatnią chwilę, się okazuje. Jednak nie będzie vlogmasów nagrywanych z wyprzedzeniem, ale... A to wszystko dlatego, że ten śnieg, który tak delikatnie padał na początku tego filmiku i trochę mocniej w ujęciach, które widzieliście przed chwilą, zaczął padać jeszcze mocniej. Sytuacja pogodowa w Korei Południowej zmieniała się z godziny na godzinę dość dramatycznie. Przestały jeździć autobusiki, musieliśmy odebrać Sonusami, ale nie było to takie proste, bo drogi przez ten śnieg, który padał i padał i padał, były całe sparaliżowane w okolicy. Co ciekawe, okazuje się, że te opady śniegu to były największe opady śniegu od ponad 100 lat. Pojawiła się ta informacja w polskich wiadomościach, bo dostałam od Was bardzo dużo wiadomości i artykułów, które mówią właśnie o tym, że to były największe opady w Korei od 100 lat, ale pojawiło się też bardzo dużo newsów w Korei o tym i to były chyba największe w historii opady w listopadzie. Co to za vlogmas, jak się go w listopadzie nagrywa? I jeszcze przez 3 dni. Następnych się poprawię, bo nie nagrałam sobie nic naprzód, więc teraz będziemy lecieć na bieżąco. To były największe opady w historii w Korei, odkąd zanotowano w ogóle historię opadów w listopadzie i jedne z największych w zimie. Więcej śniegu w zimie w Korei napadało tylko w 1922 roku. Ja cię znowu tak sypię. I co ciekawe, ten śnieg to nie był taki zwykły śnieg. Znaczy może zwykły, ale w Korei
w zimie zawsze jest bardzo sucho. Zawsze jest bardzo sucho i bardzo mroźno. To jest taka typowa koreańska zima. Jest sucho do tego stopnia, że wszyscy muszą używać nawilżaczy powietrza, że jak wychodzi się na dwór, to wręcz oddycha się tak dziwnie, bo jest tak bardzo sucho. Ale w tym roku, zrobiły nam się tutaj z tego ciekawostki meteorologiczne, ale w tym roku było trochę inaczej. Zawsze chciałam być pogodynką. Tym razem było trochę inaczej, bo ten śnieg był bardzo mokry i to doprowadziło do tego, że bardzo dużo było wypadków. Oprócz tego, że wypadków drogowych, to bardzo było dużo zawaleń drzew. Zawaliło się wiele dachów budynków, na przykład dachów jakichś podziemnych parkingów i tak dalej. Więc sytuacja powodowa w Korei Południowej przez ostatnie dwa dni była dość dramatyczna. Było wręcz niebezpiecznie, co chwila przychodziły alerty ostrzegawcze mówiące o tym, że jest bardzo niebezpiecznie na dworze, żeby nie wychodzić niepotrzebnie, nie jeździć, nie robić nic, nie bawić się na śniegu przez to właśnie, że drzewa mogą się zawalić pod ciężarem tego śniegu, a ten śnieg był taki ciężki i taki wilgotny, dlatego, kolejny news synoptyczny, dlatego, że Morze Żółte było w tym roku cieplejsze niż zwykle, i fala zimnego powietrza, tu by mi się taka mapka z falami powietrza przydała, jak w tych prognozach pogody. I fala zimnego powietrza, przechodząc nad tym Morzem Żółtym, sprawiła, że mamy taki wilgotny i ciężki śnieg w bardzo dużych ilościach. A mówili w lecie, że lato było wybitnie gorące, a ta zima to może być zima stulecia. No i pod względem śniegu już jest zimą stulecia, chociaż tak naprawdę zima się przecież jeszcze nie zaczęła. Teraz też dość intensywnie pada i jak widzicie, droga naprzeciwko jest prawie pusta, jakieś jedno zbłąkane auto tam jedzie. Na pewno jest teraz dość ślisko, a nie wiem czy wiecie, Koreańczycy nie używają opon zimowych. Nie ma w Korei kolejek do punktu zmiany opon co zima, bo w Korei opon zimowych się prawie nie używa. Prawie, no bo są jacyś pasjonaci opon, którzy sobie kupują zimowe opony, ale taki przeciętny Kowalski, a może powinnam powiedzieć przeciętny Kim, raczej opon zimowych nie ma i w ogóle nie myśli o tym, żeby je mieć. Nie zmienia się opon, więc taki śnieguś potrafi mocno sparaliżować drogę i właśnie dwa dni temu, jak zaczęło tylko padać, jak to nagrywałam, to jeden z alertów był o karambolu, gdzie na drodze zderzyło się ponad 50 samochodów, chyba 53 samochody, więc nie ma lepiej. A jak tak pada, to tak sobie pomyślałam, chociaż nigdy jakoś nie jestem taka bardzo szybko dekorująca, tak sobie pomyślałam, że może bym sobie światełka na oknach już pozawieszała. Powiecie, Wiole, ale przecież masz nieumyte okna, będziesz je dekorować? Otóż nie! Muszę Wam tutaj w tym odcinku też powiedzieć o rozwiązaniu afery okiennej. Otóż myślałam, że nie będą w naszym bloku myć okien, ale jednak je myli. Mycie to wyglądało mniej więcej tak i nie dało się tego nagrać, bo trwało dosłownie 3 sekundy. I efekt tego mycia jest taki, że przed myciem chyba były czystsze. Tak mi się wydaje. No ale skoro nic z tymi oknami nie zrobię i skoro tak ładnie pada, to chyba ostatnie opady śniegu, bo od jutra ma już nie padać, to chociaż może sobie zawieszę światełka. Haczyki na oknach jeszcze mam z zeszłego roku. Ale światełka kupiłam nowe, bo w zeszłym roku miałam na baterie i mnie tylko wkurzały, bo co chwila słabo świeciły, więc kupiłam sobie nowe, tylko nie wiem, czy nie za krótkie one będą. A na to okno mam takie, ale też nie wiem, czy nie za krótkie. No nic, jedziemy z tym. Dziecko mi zburzą te światełka. Może lepiej zacznę od kuchni. Buczy ekspres, bo kawa w świątecznym kubku mi się robi. Zobaczcie. Wiem, że mogłaby być ta kuchnia bardziej posprzątana do tych światełek, ale to jest kwestia czasu. Elegancko. Gdzieś widziałam w internecie dzisiaj taki obrazek, było napisane. Udowodniono, że ludzie, którzy dekorują na święta wcześnie,
są i na dole było napisane szczęśliwsi. No i chyba się z tym zgadzam. Od razu jakoś fajniej z tymi światełkami. Ja nie wiem, czy ja dalej chcę te wielkie świecące choinki renifery, ale robię podejście drugie. Nie ma. No nie ma szans, żeby to rozplątać. Więc czy udało mi się z tymi światełkami? Dowiedzieć się w następnym odcinku. Trzymajcie kciuki i widzimy się w następnym vlogmasku. Miało być zbliżenie na śnieg i dzwonki, ale przestało padać, więc tylko dzwonki. Dzień, 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 dzień. Pa, pa.